Cześć, witajcie w nowym odcinku na kanale Polegy Travels. Dawno nie było odcinka związanego z językiem arabskim, dlatego dzisiaj to nadrobimy, dlatego że chciałabym Wam opowiedzieć trochę o różnicach między standardowym językiem arabskim a dialektem egipskim. Pierwsza różnica, jaką można od razu zauważyć, jeżeli ktoś miał styczność ze standardowym językiem arabskim, a jedzie do Egiptu, to jest różnica w wymowie. Po pierwsze, zupełnie inaczej wymawia się literę Jim, dlatego że w dialekcie egipskim czytana jest ona po prostu jako G. Dlatego też Jamil, czyli piękny, w Egipcie to będzie Gamil. Jar, czyli sąsiad, w Egipcie będzie Gar. Jadda, babcia, w dialekcie egipskim to będzie gadda. Kolejną różnicą w wymowie jest to, że w dialekcie egipskim zanika litera kaf i najczęściej się ją po prostu w słowach pomija i nie czyta się jej w ogóle. Od tej zasady też są pewne wyjątki, dlatego że nawet w dialekcie egipskim są słowa, gdzie tę literę nadal się czyta. Na przykład Kuran, czyli Koran. Tak samo w nazwie miasta Al-Kahira to kaf nie jest pomijane. Nie jest też pomijane na przykład w słowie kałaka, czyli muszelki. Ale w większości słów ta litera jednak zanika i na przykład w dialekcie egipskim pociąg to jest katr, natomiast Egipcjanie i tak powiedzą atr. Wymowa wielu liter jest w dialekcie egipskim uproszczona. Na przykład litera ta czytana jest po prostu jako ta. I na przykład w słowie trzy, czyli talata, Egipcjanie powiedzą po prostu talata. I chociaż zapisując to słowo, nawet w dialekcie egipskim, oczywiście użyją litery ta, to i tak czytać będą jako zwykłe te. Podobnie jest ze słowem śnieg, które w standardzie języka arabskiego brzmi talcz. Egipcjanie powiedzą po prostu talg. Po pierwsze ta przeczytają jako ta i na samym końcu, gdzie pojawia się litera jim, przeczytają to jako g, więc zamiast talcz, będziemy mieli talg. Nie tylko wymowa różni się w dialekcie egipskim, ale też pisownia. W dialekcie egipskim jest taka tendencja, żeby literę ja zapisywać bez kropek. A jak literę ja zapiszemy bez kropek, to wygląda ona jak alif maksura. I na przykład, kiedy mamy takie dwa podobne do siebie słowa jak Ali, czyli imię męskie, i Ala, czyli przyimek na, one zapisane w dialekcie egipskim, bez tych kropek w literze ja, będą wyglądały po prostu tak samo. Oczywiście przeczyta się je inaczej, ale będą wyglądały tak samo i tak naprawdę, kiedy czytamy coś, co zostało zapisane w dialekcie egipskim, to nie wiemy, czy ta litera to jest ja bez kropek, czy alif maksura. Trzeba się po prostu domyślać z kontekstu danego zdania. Sporo różnic jest też w słownictwie, zwłaszcza w takim słownictwie dotyczącym życia codziennego. Pytania, jak masz na imię, jak się czujesz, w dialekcie egipskim brzmią zupełnie inaczej niż w standardowym języku arabskim. O tych słowach, o tych podstawowych zwrotach nagrałam już jeden odcinek i tam specjalnie jako przykłady podawałam Wam i zwroty ze standardowego języka arabskiego, i zwroty z dialektu egipskiego, także jeżeli nie widzieliście tego odcinka, to możecie sobie do niego wrócić. Natomiast teraz podam Wam kilka przykładów słów, które bardzo często można usłyszeć, a które zupełnie inaczej brzmią w dialekcie. Jutro to w dialekcie egipskim po prostu bukra, a w standardzie gadan. Dzisiaj to w dialekcie innaharda, w standardzie aljaum. Teraz w Egipcie to dilwati, a w standardzie al-an. W Egipcie na kurczaka powiemy firach, a w standardzie dajaja. W Egipcie most to kubri, a w standardzie jisr. Tak powiemy w Egipcie aywa, a w standardzie naam. Dużo to w Egipcie będzie awi, a w standardzie jiddan. Mąż w dialekcie egipskim to gos, a w standardzie zauj.
tych różnic w słownictwie jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. I jak widzicie, one często nie mają ze sobą absolutnie nic wspólnego. Te słowa nie mają nawet wspólnego rdzenia. Jak na przykład kubri czy dżisr. To są zupełnie różne słowa. Czasami słowa w dialekcie egipskim zapisywane są dokładnie tak samo jak w standardzie, ale czytane są zupełnie inaczej, bo inaczej dodawana jest wokalizacja. Jak już wiecie, krótkie samogłoski w języku arabskim nie są zapisywane i trzeba po prostu wiedzieć, jak dane słowo przeczytać, żeby przeczytać je poprawnie, żeby wiedzieć, czy tam dodać literę A, U czy I. Często jest tak, że słowo naprawdę pisze się tak samo, ale wokalizacja pomiędzy standardem a dialektem egipskim jest zupełnie inna. I najlepszym przykładem na to jest samo słowo Egipt, które w standardzie będzie brzmiało Misr. Natomiast w dialekcie egipskim będzie mówiło się Masr, czyli zamiast I mamy A. To słowo w pisowni wygląda zupełnie identycznie, natomiast inaczej się je czyta. Misr lub Masr. Podobnie jest ze słowem klucz, które w standardzie języka arabskiego brzmi miftach, natomiast w dialekcie egipskim mówi się muftach. I takich przykładów, gdzie wokalizacja jest zupełnie inna, też jest całkiem sporo. Co więcej, czasami wokalizacja różni się w zależności od regionu Egiptu. Takim najzabawniejszym przykładem, z którym ja się osobiście spotkałam, było słowo klapki, na które na przykład w Port Saidzie, gdzie często jesteśmy, mówi się szup-szup, natomiast w Aleksandrii ship-ship. I często między naszymi znajomymi właśnie śmiejemy się z tego, jak różne słowa zupełnie inaczej się wokalizuje w zależności od tego, w jakim regionie Egiptu jesteśmy. Czas na trochę różnic w gramatyce. W dialekcie egipskim też inaczej odmienia się w ogóle czasowniki. Na przykład jeśli mamy czasownik szaraba jaszrabu, czyli pić, jeśli chcemy powiedzieć w standardzie języka arabskiego ja piję, to powiemy ana ashrab. Natomiast w dialekcie egipskim w odmianie czasownika w czasie teraźniejszym pojawia się jeszcze na początku litera b, więc ja piję powiemy ana bashrab. Podobnie jest w czasie przyszłym, tylko zamienia się zupełnie inną literę w odmianie. W standardzie języka arabskiego, jeśli chcemy powiedzieć coś w czasie przyszłym, to dodajemy literę S, czyli ja się napiję, to będzie ana sashrab. Natomiast w dialekcie egipskim zamiast litery sin dodaje się po prostu h, czyli będzie ana hashrab. Podobnie jest z przeczeniem w dialekcie, dlatego że ono jest bardzo, bardzo w Egipcie uproszczone. Na przykład jak chcemy powiedzieć jestem Polką, no to powiemy po prostu ana bulandia. I jeśli chcemy to zdanie zaprzeczyć, to do tego zdania dodajemy takie magiczne słowo mesz i mówimy ana mesz bulandia. Ja nie jestem Polką. I to słowo mesz jest genialne, dlatego że ono się nie odmienia i do każdej osoby możemy użyć po prostu mesz. Ana mesz bulandia, ja nie jestem Polką, on nie jest Polakiem, huwa mesz bulandi i to mesz będzie zawsze w tej samej formie. Natomiast w standardzie języka arabskiego trzeba odmieniać. Ja nie jestem Polką, ana lastu bulandia. On nie jest Polakiem, huwa lejsa bulandi. Naprawdę, to jest dosyć czasochłonne. Myślę, że to mesz w dialekcie egipskim jest o wiele łatwiejsze do zapamiętania i o wiele łatwiej jest go po prostu użyć. Tego słowa mesz używa się też do przeczenia zdań z czasownikiem. Na przykład jeśli chcemy powiedzieć, że czegoś potrzebuje, to w dialekcie egipskim mamy zwrot ana aiz lub ana aiza, w zależności od tego, czy mówi mężczyzna, czy kobieta. I jeśli chcemy powiedzieć nie potrzebuje, to mówimy ana mesz aiz, ana mesz aiza. To słowo mesz dodaje się też często jako część czasownika. Na przykład ja wiem, to będzie ana aryf albo ana arfa, w zależności od tego, czy mówi znowu mężczyzna czy kobieta. I w dialekcie egipskim możemy powiedzieć po prostu ana mesz aryf, czyli nie wiem, albo to słowo mesz dodać jako część czasownika i powiedzieć ana ma'arafsz, czyli część tego słowa mesz pojawia się na początku czasownika, a część na końcu i w sumie mamy ma'arafsz, czyli nie wiem.
Na początku to brzmi bardzo dziwnie, ale jak już człowiek się trochę z tym osłucha, że to słowo mesh tak się dokleja z dwóch stron czasownika, to to naprawdę bardzo szybko wchodzi do głowy. Inny przykład to czasownik mówić. Jeśli w standardzie chcemy powiedzieć mówię po arabsku, to powiemy ana atakallam arabi. Jeżeli chcemy to zdanie zaprzeczyć, to powiemy po prostu ana la atakallam arabi. Czyli przed czasownikiem dodamy słowo la, które oznacza nie. W dialekcie egipskim to samo zdanie będzie brzmiało ana batkallam arabi. I jeżeli to zdanie chcemy teraz zaprzeczyć, to powiemy ana mabatkallemsh arabi. Czyli słowo mesh doczepimy i na początku, i na końcu czasownika. Słuchajcie, ja wiem, że teraz normalnie mózg paruje, ale dialekt egipski jest taki piękny. Kolejna rzecz związana z gramatyką to są zaimki dzierżawcze, czyli moje, twoje, jego, jej, która w dialekcie egipskim się bardzo skraca. Książka to jest kitab. I jeżeli chcemy powiedzieć twoja książka w standardzie, to powiemy kitabuka lub kitabuki. W zależności od tego, czy zwracamy się do kobiety, czy do mężczyzny. Natomiast w dialekcie egipskim te formy się skraca i po prostu powiemy kitabak lub kitabik. Jego książka to w standardzie będzie kitabuhu, natomiast w dialekcie egipskim po prostu kitabu. Ta różnica wynika z tego, że w standardzie przed tą cząstką, która jest zaimkiem dzierżawczym, dodaje się jeszcze przypadek, który zależy od tego, jakie mamy zdanie. Natomiast w dialekcie egipskim dąży się do tego, żeby te przypadki jak najbardziej upraszczać, skracać i najlepiej w ogóle nie używać. Dlatego tam tej samogłoski przypadka w ogóle nie ma. Z przypadkami łączy się też liczba podwójna w języku arabskim, dlatego że ona ma dwie końcówki w zależności od tego, jakie mamy zdanie i jakiego przypadka musimy użyć. Książka to jest kitab. I dwie książki to będzie kitaban lub kitabain. Natomiast w dialekcie egipskim, bez względu na to, jakie jest zdanie i jaki jest potrzebny przypadek, używa się po prostu tej drugiej formy, tej drugiej końcówki, czyli kitabain. Tych różnic między dialektem egipskim a standardowym językiem arabskim jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. Jeżeli ktoś z Was miał już kontakt ze standardem i jedzie do Egiptu, to często wydaje się, że to jest zupełnie inny język, bo te różnice są tak widoczne. Ja też często miałam takie wrażenie, że dialekt egipski to jest zupełnie inny język, że to już nie jest arabski, ale mogę Wam powiedzieć, że dialekt jest bardzo łatwo podłapać, kiedy jest się na miejscu i słucha się po prostu tego dialektu w codziennym życiu. I te różnice też bardzo szybko wchodzą do głowy, bo w większości one po prostu upraszczają język, a zwłaszcza upraszczają gramatykę języka. Pamiętajcie też, że dialekt egipski nie jest jednorodny. On też się bardzo różni w zależności od regionu kraju, czasem nawet w zależności od miasta czy dzielnicy danego miasta. Tak jak Wam mówiłam, na przykład wokalizacja danych słów może się różnić i w jednej części Egiptu będzie się mówiło inaczej niż w drugiej. Po prostu będzie się dodawało do tego samego słowa różne samogłoski. Mam nadzieję, że odcinek Was zaciekawił. Jeśli przychodzą Wam do głowy jakieś inne ważne różnice między dialektem a standardem, to dajcie znać w komentarzach. Zachęcam Was do zostawienia kciuka w górę i zasubskrybowania sobie kanału. Bardzo Wam dziękuję, że oglądaliście i do zobaczenia za tydzień w nowym odcinku.